Ja myślę, że na dzień dzisiejszy nie wiem, czy to jest takie na wyciągnięcie ręki, tego nie wiem, ale z drugiej strony ja myślę również, że Polska powinna być, stać się państwem bardziej atrakcyjnym. I jeszcze jedna rzecz, że Polacy powinni być dumni. Z tego, że są Polakami, a żeby również móc te wartości w sobie. Ja, ja powiem, na przykład, miałam w zeszłym roku, organizowałam takie spotkanie w sali teatralnej z okazji 30-lecia Solidarności, na którym był profesor Norman Davis przyjechał. Senator Rulewski z, z, z Bydgoszczy. I mieliśmy dwóch, nie pamiętam w tej chwili nazwisk Anglików, którzy również z Solidarności gdzieś tam mieli swoje powiązania. I przyszła grupa sześciu czy ośmiu młodych ludzi, która w czasie tej dyskusji. Zaczęła po prostu rozrabiać, krzyczeć, krzyczeć różnego rodzaju i tak dalej. Poprosiłam, żeby wyjść i wyszłam z nimi i na korytarzu rozmawiałam. I między innymi zapytałam, padło takie pytanie. Ja mówię, przecież jesteś Polakiem. Dlaczego? Ja mówię, on mówi, Polakiem? Jakim Polakiem? Ja mówię, nie jesteś dumny, że jesteś Polakiem? On mówi, a z czego ja mam być dumny? Niech mi pani poda choć jeden przykład, z czego mam być dumny. No, więc właśnie tego się boję. Ja się tego boję, że Polska dzisiaj nie jest dla tego młodego człowieka atrakcyjnym państwem. Polska przez to, co się dzieje w sferze polityki, jest, bo ja wiem, jakby powiedzieć, to, co się dzieje na zewnątrz, to nie są wzorce do czerpania dla siebie. To się odrzuca, wszystko się odrzuca. Wtedy, kiedy zostałam prezesem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, zdecydowałam, że do zarządu, czyli do prezydium, wprowadzę młodych ludzi. Raz, że to było no, takie ryzyko wielkie, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że tych młodych ludzi trzeba kiedyś zacząć wprowadzać. I na ilość już w tej chwili pięć, pięć chyba miałam, z młodszego pokolenia. Ja z nimi się umiem dogadać. Ja się z nimi umiem dogadać. Ale nie wszyscy. Więc tarcia na pewno są, ale z tego młodego pokolenia, który ze mną pracowali w prezydium, na dzień dzisiejszy. Z tej nowej migracji został tylko jeden człowiek. Oni są takimi zapaleńcami na chwilę. Do pewnego stopnia rozumiem, że przyjechali tutaj, chcą robić swoją własną karierę, muszą się stabilizować, niewiele mają czasu, Polska jest na wyciągnięcie ręki, nie ma żadnych barier. Więc właściwie bycie i praca w środowisku polskim i tworzenie coś dla polskiego środowiska to jest luksus. I na ten luksus nie każdy sobie może pozwolić. I to jest różnica między tamtą emigracją a tą emigracją. Tamta emigracja była skazana na pobyt tutaj. Musiała sobie sama tworzyć własne ośrodki, własne szkoły, własne kościoły, własne instytucje, dbać o to, utrzymać i do Polski nie mogła jeździć. Czyli musiała stworzyć sobie Polskę poza Polską. I dlatego tamtej emigracji się to udało i była silna. Ta emigracja, ja myślę, że będzie zupełnie inną emigracją, ale ja nie przekreślam, że oni nigdy nie będą chcieli tworzyć. Oni będą chcieli tworzyć, ale inaczej, według swojego wzorca własnego i jest im o tyle łatwiej, że oni mają wszystko gotowe.